Cześć kochani, witajcie w domu narodzin. Dostałam pozwolenie, żeby tutaj Wam nakręcić, jak to wszystko wygląda. To jest sala, która się nazywa Londyn. Tutaj mamy wannę, tu mamy takie łóżko. Mówiłam, że to łóżko nie będzie tak jak w normalnej sali porodowej. Tutaj jest jakaś taka kołyska dla dziecka. Tu są oczywiście jakieś różne sprzęty do tego, żeby tutaj w tym pierwszej fazie porodu, żeby sobie pomagać. O, tutaj chyba mamy, zaraz zobaczymy, za drzwiami chyba jest łazienka. Tak, tu mamy łazienkę. No i tu jeszcze jest miejsce dla osoby, która z nami rodzi, żeby mogła sobie usiąść. Tutaj mamy jakieś oczywiście drabinki. Jest szafa, gdzie można sobie zostawić swoje rzeczy. Wydaje mi się, że pokój jest naprawdę bardzo fajny. Zaraz przejdziemy do pokoju numer 2. O, przenosimy się do Rzymu. Rzym jest w brązach. Ja tutaj nie rodziłam. Ja rodziłam akurat chyba, z tego co kojarzę, to w Londynie. Tutaj też jest kołyska. A tutaj widzicie, w takich pokojach można poprosić, żeby zakrywali. Zresztą tutaj w ogóle jest, zobaczcie, że szyby są pozakrywane, ale jeszcze dodatkowo można taką kotarą też trochę zasłonić, żeby na pewno nie było światła. O, tutaj paliły się, ktoś tu rodził, paliły się świeczki, więc można sobie zrobić fajną atmosferę. Tutaj jakąś muzykę. Tutaj też jest taka kanapa. Tutaj mamy w tych wszystkich salach są wanny. Tutaj mamy piłki też do pomocne przy pierwszej fazie tego porodu. No i tutaj wchodzimy, mamy łazienkę. O, ta łazienka jest nawet jeszcze dużo większa. Więc to tak wygląda. Ta sala mi się wydaje, że jest w ogóle większa troszeczkę od tej poprzedniej. Ale wszystkie naprawdę mają bardzo fajny, taki ciepły klimat. Tu też każdy ma szafę, więc można sobie wszystkie rzeczy wsadzić do szafy, jak się ma oczywiście czas, a nie rodzi się tak jak ja ostatnio po właściwie godzinie od przyjazdu, więc wtedy już nawet nie ma czasu na to, żeby coś sobie wkładać do szafy. Ok. Przenosimy się do sali numer 3. No i mamy Paryż. Paryż bardzo klimatyczny. Tu też jest miejsce dla dziecka. O, tu też się świeczki paliły. Tu też jest taka kanapa. No, podobne są te sale. Tutaj są też drabinki. Oczywiście wanna, bo można rodzić tutaj w wodzie. Nie wiem, czy dobrze. Tak. Dobrze pokazuje. Tu jest łazienka. O kurczę, wiecie co? Pomyliłam się, bo właśnie jak obejrzałam teraz te wszystkie sale, to uświadomiłam sobie, że jednak rodziłam w drugiej ciąży, rodziłam w Rzymie. A w pierwszej, z tego co kojarzę, chyba rodziłam w Londynie. Więc został mi jeszcze trzeci pokój. Tym razem koniecznie muszę rodzić w takim razie w Paryżu. To tyle kochani z wizyty w domu narodzin. Mam nadzieję, że Wam się te sale podobają i że to dodatkowo Wam jakoś tak pozytywnie Was nastroi do tego, żeby w takich miejscach właśnie rodzić. Ja serdecznie polecam takie miejsce, bo uważam, że tutaj naprawdę można rodzić tak
i naturalnie, ale też czuć się tutaj tak troszeczkę nieszpitalnie. Jak widzicie, te sale są właśnie takie bardzo, to są tak jak trochę jak w hotelu, a nie typowo takie medyczne. Więc tutaj na pewno każda kobieta będzie się czuła po prostu bardziej bezpiecznie, bardziej tak domowo. Więc jeśli Was to interesuje, żeby właśnie Wasz poród był trochę inny, to zapraszam. A jeśli coś się dzieje, to naprawdę to jest ten sam budynek i dosłownie, nie wiem, piętro wyżej trafiacie na oddział już taki typowo porodowy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!